Hej, cześć, witajcie serdecznie moi drodzy na kanale i dzisiaj wam pokażę jak pobrać Unity i zainstalować je, no i dodać grawitację. Ale na początku zostawcie suba, czerwony przycisk jest na moim czole, bo tylko 1,8% osób, które mnie ogląda, ma subskrypcję, a 98,2% nie ma subskrypcji, więc zostawcie tego suba i pewnie myślicie, że Unity to jest darmowy projekt, więc pewnie jest słaby, ale się mylicie, bo w Unity powstały takie tytuły jak Fall Guys i Among Us, więc jest dobry. I pewnie myślicie, że to nie może być za darmo. Otóż jest za darmo, tak jakby, no bo jedyny wymóg Unity jest taki, że jeśli zarobicie ze swojej gry więcej niż 100 tysięcy dolarów, to musicie kupić lepszą wersję. Ale na razie nie będziemy zarabiać więcej niż 100 dolarów, więc wystarczy wam podstawowa wersja. A my już lecimy, zostawcie suba i lecimy. Na razie i lecimy do kompa. Dobra, jesteśmy już przy komputerze i najpierw wam pokażę jak pobrać Unity. Więc tutaj w pasku wyszukiwania wpisujemy Unity. Takie coś wam. Wchodzimy na unity.com, link będzie w opisie. Tutaj mamy takie coś jak rozpocząć, klikamy to i klikamy student i hobbysta, wybieramy wolny klikamy rozpocząć. Jeśli ktoś ma Windows, klika pobierz dla systemu Windows. Jeśli ktoś ma coś innego, to klika pobierz inne wersje. Ja klikam pobierz dla systemu Windows. W tej chwili pobierze się Unity Hub Setup. 3, 2, 1. I jak wam się to już pobierze, otwieracie to. Otwieracie to. No otwórz się! O. Klikacie tak. Tutaj kilka razy mi się otworzyło, więc nie. Tutaj się zgadzacie na wszystko. Nie musicie nawet tego czytać. Nawet nie musicie klikać. Zgadzam się. Wybieracie, gdzie to ma się zainstalować. Ja wybiorę mój folder. To jest. O. Pulpit. Martina i OK. Zainstaluj. Instaluje się. Klikacie zakończ. Tutaj jeśli chcecie od razu to uruchomić, to klikacie uruchom. Jeśli zaznaczacie, znaczy jeśli nie, to nie. I ładujecie. Tutaj zwalaj na dostęp. Tutaj
Nie no, brak odpowiedzi, świetny. Tutaj wchodzicie w Installs, Install Editor i instalujecie najnowszą wersję, jaka będzie. Wszystkich, odkąd weszło Unity, nie zmieniła się gra, nie zmieniło się dodawanie grawitacji, tylko może interfejs się zmieniać, płynniej może chodzić i takie tam. I klikacie New Project, jak już to zrobicie. 3D URP. Czemu URP? Dlatego, że może w innym filmie to wyjaśnię, dobra, w innym filmie, ale i tak klikacie URP. 3D URP klikacie. Create Project. Tutaj nazywacie sobie, ja to nazwę odcinek i klikacie Create Project. Na pewno wybrałem URP, nie? Nowszą wersję, tylko ciągle zapomniałem zmieniać. Przeglądarka, jak już macie Unity, przeglądarka wam nie będzie potrzebna. Tutaj wchodzicie w to. A, ładuje się, no tak. Tutaj czekacie, w zależności od waszego komputera, to może długo zajmie, albo krótko. Tutaj już coraz szybciej. Nie, nie, wszystko dobrze, Krystian. Jak się kończy zabawa z batem? I co on ci zrobił? Szkolenie robię. O! Nice. Proszę bardzo, moi kochani. Pomalowałem sobie na piękny żółty kolor deskę. Niedługo zobaczycie, co to będzie. Wracamy. Dobra, jesteśmy już i najpierw dodamy obiekt, więc wrzucę to na full screena. Tutaj jak jest, macie to tutaj, raczej to będzie was wyglądać tak,
tylko będzie jaśniejsze, bo ja już nie pamiętam, gdzie to było. Dawno to zrobiłem. Dobra, po prostu u was będzie jaśniejsze, ale ustawienie będzie te same, bo specjalnie dla odcinka nie dam podstawowe. Więc a jeśli chcecie zmienić, to sobie tutaj 2 baje 3 i zmieniacie sobie. Jeśli chcecie podstawowe, to default i tutaj robicie tak, tutaj macie to, klikacie prawym przyciskiem myszy 3D, 3D Object, dodam na razie podłogę, klikamy Plane, ma podłogę, tutaj możemy przesuwać, tutaj klikamy takie coś, Scale Tool i możemy też powiększać każdą stronę świata i tutaj to obraca, to takie chwytanie, to wszystko chyba naraz. Dobra, i mam podłogę. Dobra, na podłodze nie będziemy dodawać grawitacji, bo nie mam po co, bo będzie spadł w nieskończoność. I znowu prawy 3D Object i tym razem Cube. To dodaliśmy taką kostkę. Możemy ją trochę powiększyć, ale tym ją powiększymy. Dobra, mamy to. Damy sobie to. Klikamy na Cube. I wchodzimy w Add Component. Tutaj klikamy w prawym dolnym rogu, powinno być. I wpisujemy Rigid Body. Klikamy Rigid Body. Tutaj możecie sobie postawić mas to, że jak ciężkie będzie, to nie wiem po co. Sprawdźmy, czy coś się zmieni. Musimy zaczekać, aż mi to przetworzy. I tak trochę słabo spada. Więc to sobie zmniejszymy. Masę możemy zwiększyć. Tutaj myszka nam ciągle wraca. Teraz powinno szybko spadać. Nie no. Tutaj piszemy tak. Dobra, to nic nie daje, ale nigdy nie zwiększałem tej masy. Niech zostaje jeden. Po prostu musicie się tym pobawić, nie? I jakby u was to przenikało, bo tak może być. No to klikacie tutaj play i musicie znaleźć coś takiego jak myszko leader, bo jak to odznaczymy, to właśnie kostka przeniknie i będzie spadać w nieskończoność, więc to musi być zaznaczone w cube. Też to musi być zaznaczone, bo jak odznaczymy,
to spada też. Więc dlatego w obydwu musi być zaznaczone. Klikamy play. I działa wszystko. Ej, przyniesiemy trochę tutaj. Nie no, kamerę trochę przyniósł, bo to tak w ogóle jest kamera. Tak, obrócimy. Jeszcze raz obrót. No trochę za daleko, ale to już naprawiam. Cube. Teraz powinno być git. No i stoi. Wszędzie będzie działać. Dobra, widzicie, stoi wszędzie, więc no, jeśli podobało się to, like, subik. Ja już kończę tutaj, a jeszcze taki bonus. Jeśli nie no, nie będzie bonusu chyba. Dobra, będzie, bo zostawiliście lajki i sub. Jeśli wam nie działa skryptowanie, chociaż w tym odcinku nic nie skryptowaliśmy, nie robiliśmy żadnych skryptów. To po prostu ja polecam do skryptowania Visual Studio, ja z tego korzystam. To tutaj External Script Editor, tutaj OpenB File Extension. Musicie zmienić na Visual Studio. I powinno być. A nie wyzywać ludzi w internecie, że nie działa. I jak wyskoczy wam jakiś error, to go przeczytajcie, a nie wyzywajcie. No. Więc kliknijcie save. Mi to niepotrzebne, więc klikam don't save. I subskrybujcie, komentujcie, no i na razie.